Jest wtorek, 23 lipca. Święto patronki Europy, świętej Brygidy. Wyobraź sobie ogrodnika, który dba o swój ogród. Jest piękny i wszyscy go podziwiają, kiedy wiosna zakwita kwieciem. Ale nie kwiaty są najważniejsze. Ileż troski trzeba jeszcze, aby na końcu zebrać owoce, które nas nasycą i dadzą witaminy potrzebne naszemu życiu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jezus zwraca uwagę na to, ile troski i pracy wkłada na każdym etapie nasz Ojciec, abyśmy przynosili obfite owoce. Wybrał najlepszy i najczystszy krzew, w którym możemy wzrastać. Jezus jest tym krzewem, w którego wszczepieni wydajemy owoce. Jezus mówi: trwaj we mnie, a ja w tobie trwać będę.
to intymna więź miłości, która sprawia, że współodczuwam i mam te same pragnienia. Czy masz pragnienie nieustannego pogłębiania waszej relacji? Trwać, czyli coraz bardziej stawać się tym, kim jest Jezus. On, idąc do Ojca, dał nam Ducha Świętego i pozostał z nami w sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Jak wygląda twoje życie sakramentami? Kiedy w szczerości szukasz Boga i Jego woli, a potem oddajesz Mu wszystko, to On błogosławi twoje wysiłki i twoją pracę. To, co robisz, zaczyna przynosić owoce, czasem małe, czasem duże. Lecz nie jest to najistotniejsze. Ważne, by być otwartym na natchnienia Ducha Świętego i ciągle na nowo podejmować to, do czego zaprasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
poproś Jezusa, aby dał Ci łaskę życia w Nim, byś mógł przynosić owoce ku Jego chwale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.